Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Witajcie na kanale Nowa Mowa. Ja jestem Dawid. Ja jestem Daniel. Witamy. Dzisiaj temat mówienia do dzieci, do młodzieży i o sposobie mówienia. W jaki sposób mówią rodzice, pedagodzy. Myślę, że ty wiesz o tym bardzo dobrze i chyba najlepiej, bo sam masz dzieci, prawda? I też wiesz, jaki wpływ ma spokojna mowa, aby mówić do nich właśnie nie za szybko, nie za chaotycznie. Niesamowicie spokojnie. Jest to ważna sprawa i wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że ich tempo mowy, ich przekaz myśli, ich składnia ma wpływ na późniejszy rozwój mowy ich dzieci. Właśnie i widzimy to, że bezpośrednio wręcz ma wpływ. Mowa rodzica jest potem bardzo podobna mowa dziecka. Kiedy też było o tym filmiku, kiedy mówiliśmy o tym, jak właśnie rodzic jeszcze ma problem z jąkaniem, blokadami. Z SBS-em, tak. Bardzo często wtedy dziecko ma również problem. Te nawyki się po prostu odzwierciedlają. No niestety, a jeśli chodzi właśnie o mówienie wolniej, no skąd to wiemy? Wiemy, że rodzice, którzy czynnie uczestniczą w kursach nowej mowy, mówiąc do dziecka nową mową, wpływają na ich rozwój nie tylko mowy, ale ich myślenia. Tak. Dzieci coraz lepiej, składniej mówią, coraz więcej zapamiętują, bo sposób mówienia wpływa na zapamiętywanie również tego, co mówimy i co słyszymy. Myślę, że jest to bardzo logiczne, no, jak rodzic mówi szybko, chaotycznie, to dziecko nie jest w stanie jeszcze wszystkiego po pierwsze zrozumieć, a po drugie nie jest w stanie też w tym tempie myśleć i tak samo mówić, więc to dziecko ma za dużo tych bodźców, informacji naraz. Najlepiej właśnie sporcjować. I których nie jest w stanie przetworzyć. Młody mózg, dwuletni, trzyletni, przetwarza tylko kilka informacji naraz. I takie ciągi zdaniowe, la, 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 po prostu nie przyswaja w całości. Przyswaja tylko tą melodię, brzmienie, te emocje, to tak, ale treści nie już. A jeszcze na samym początku też są takie fajne filmiki na Netflixie chyba, taki serial jest o dzieciach, jak właśnie mowa ma wpływ na dzieci. Nie wiem dokładnie jak się nazywa, ale właśnie tam pokazują, są takie badania, że na początku emocje wpływają na dziecko, aby te emocje w mowie, nie tyle treść w mowie i to tempo i ile tej treści się przekazuje dziecku, tylko te emocje w głosie, wystarczy te emocje zmienić. Ten ton głosu, żeby dziecko to inaczej wszystko odbierało. Tak. Bardzo ciekawe. No i właśnie w tych emocjach pomaga nowa mowa, bo nowa mowa, czyli technika, która łączy ze sobą mówienie i relaksację i spokój, no przekazuje bardzo pozytywne emocje. Ona koi. Koi różne emocje dziecka, młodzieży, a wiemy dobrze, że dzieci przeżywają przeróżne emocje, młodzież też. I bardzo łatwo sposób mówienia rodzica może być zapalnikiem całej lawiny negatywnych emocji dziecka, tego wyrzucenia tych emocji. No i właśnie ta kojąca nowa mowa okazuje się, że jest reduktorem. Tak. To tą mową lepiej jest się porozumiewać i redukować te negatywne emocje i przechodząc do kolejnych na przykład ważnych jakichś tematów rodzinnych. Przy małych dzieciach mówmy wolniej, mówmy spokojniej. Wiem, że dla rodziców to jest trudne, bo żyjemy szybko, mówimy szybko, nawet nie patrzymy w oczy. Gdzieś robi się jakieś czynności, patrzy się w telefon i rozmawia z dzieckiem. Tak, bardzo często i coraz częstsze. Ono chce uwagi tu być. Niech ta uwaga nawet będzie na kilka minut, ale niech będzie stuprocentowa. Do tego, jak dołożycie jeszcze głos, niższy, pauzy i choćby lekko wolniejsze tempo. Już nie mówimy, że to było systemowe jak nowej mowie, ale lekko wolniejsze. Zobaczycie zmianę zachowania. Na przykład większe przerwy, żeby robić w tym dawkowaniu informacji, że tak powiem. Dziecko, żeby przetworzyło jedną informację, na przykład jak coś się tłumaczy, że na przykład coś źle zrobiło, czy jak ma coś zrobić inaczej, no to wtedy porcja po porcji. Tak. Nie naraz wszystko. Po prostu, żeby ono mogło to przetworzyć i zrozumieć. No mieliśmy taki dzisiaj przykład, zobacz, że jeden z kursantów, siedmiolatek,
zatrzasnął się w łazience. Mhm. Właściwie nie mógł otworzyć drzwi, jakoś tak przekręcił klamkę. Tak. I wpadł w emocje. Zaczął krzyczeć. Krzyczeć, płakać. Płakać i ciągnąć za klamkę. Tak. I się bał reakcji rodziców, że skrytykują go, że jest taki nieokrzesany, że nawet łazienki nie może otworzyć. Mhm. I wtedy mówiłem do niego właśnie zerówką, spokojną mową. Wytłumaczyłem mu zasadę działania zamka. Mhm. Pokazałem, jak się przekręca, że drugą drzwi, stronę że można się pomylić, nic nie szkodzi. Mhm. I widziałem, że on się zmienia, wiesz. Tak. W momencie na przykład przestał łzawić. Mhm. Przestał płakać w ogóle. Przestał płakać. W momencie szczęka, którą miał napiętą, rozluźniła się. Mhm. To wszystko trwało w sekundach. I no, bezpośrednia reakcja. Jak komunikujemy, tak mamy. Taki mamy prezent tak z drugiej strony. Feedback jest bezpośredni, szczególnie u dzieci właśnie. I widzimy to właśnie na prostym przykładzie. I tak samo jak widzimy rodzica, który nie stosuje się na początku, bo jest mu dość ciężko, szczególnie właśnie rodzicom, szczególnie tatom, prawda, ojcom. Tak, ojcom. Gdzie właśnie, no jednak mają ciężko na początku trzymać się tych naszych reguł, tak. Żeby to pierwsze to milczenie zachować i tak dalej. To widzimy, jeżeli ojciec nakręca się i mówi do niego szybko, bo dziecko coś zrobiło, dziecko tak samo zaczyna nawijać i mówić starą mową na przykład. A jak tylko ojciec trzyma się reguł, fajnie do niego mówi, spokojną mową, nawet w emocjach, gdzie on musi mu coś wytłumaczyć, ale trzyma emocje na wodze, tak. To dziecko również stara się i widzi te wzorce od ojca i mówi nową mową, spokojnie. Jest to szalenie ważne, więc dzisiaj myślę taki apel też do waszych rodziców, nie tylko do tych rodziców, którzy mają dziecko z problemem bloku odmowy, ale także do wszystkich rodziców, którzy mają dzieci, którzy właśnie no, mają dzieci swoje i po prostu dużo z nimi rozmawiają, żeby spokojnie mówili płynną mową. Tak, i to jest szalenie ważne. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami i zapraszamy was na kolejne odcinki w kanale Nowa Mowa. Tak, dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.